Jak miała na imię ukochana pana Tadeusza? Zosia. Natalia dostaje książeczkę. Proszę bardzo. Ile mamy polskich noblistek? 4. 2. Nie. 3. 3. Dobrze. Kolejne pytanie nie jest z biologii. Co ma ze sobą wspólnego kłos i kucyk? Obydwa mają włos. Sposób wiązania włosów. A no. Na Mikołaja książeczka. Co to jest fuksja? Różowe, jasne. Nie, to jest taki różowy, ale taki bardziej wpadający w taki... W oko. Hot pink. Okej. Mikołaj był pierwszy, to jest taki kolor pomiędzy różem a fioletem. No ale to nie jest różowy, jasne. Natalia była druga. Dla Natalii książeczka, ale też to jest jeszcze druga rzecz, co to jest fuksja? Kwiatek, brawo. No to tym bardziej książka. Z tym się trzeba urodzić po prostu. Najtwardsza znana substancja występująca w przyrodzie to? Żelazo. Nie. Nie. Diament. Brawo. Książeczka, proszę bardzo. Bardzo. Pytanie z języka polskiego. Nie. Co to są feminatywy? kojarzy mi się to z czymś feministycznym, czyli z kobietami, czyli cechy kobiet, których nie mają mężczyźni. Nie. Feminitywy. Feminatywy. Feminatywy. No to na pewno coś związane z feminizmem. Czyli może cechy, których facet... Nie wiem, facet... Nie. To są żeńskie określenia nazw zawodów, tytułów, naukowych, czyli posłanka, premierka, psycholożka i tak dalej. Dobra, to pseudonim artystyczny wykonawczyni takich utworów jak... Marcepan... Sanach! Dobrze. Aaaa, 4-1. Ja nie zdarza, królowa dram i jestem twoją bajką. Okay. Ja chitry. No jakbym usłyszała dalej, to bym odpowiedziała. No, gdybym wiedział. No to kolejne pytanie. To by była ile kobiet było premierkami polskiego rządu? A, 3. Dobrze. No, kolejne pytanie. Szansa dla Natalii. No. Powinna być większa. Co to jest pepitka? Pepitka? To jest coś chemicznego. Wsadza się to i się miesza. To jest pipeta. Pepitka? A pepitka? Pepitka służy do makijażu i... Nie! No to nie wymyślę. Jest wzór w kratkę. Materiał taki w kratkę, taką drugą kratkę, taką trochę drąbę. To jest pepitka. No tak właśnie się Natalia zna. No, ciekawe jak sobie z tym poradzicie. Jak przebiega andropauza u kobiet? Andropauza? Szybko. Wolno. Kobiety nie przechodzą andropauzy, kobiety przechodzą menopauzę. Andropauzę przechodzą mężczyźni. Aha. To jest przekwitanie inaczej. No. I w jakim to wieku występuje? W moim. Mam jeszcze daleko. Największe na świecie muzeum sztuki. To? W Sankt Petersburgu. Jeszcze raz. Louvre. Dobrze, Louvre. Największy z Louvre. Dla Mikołaja książeczka. Ile kolorów ma tęcza? 6. 8. 5. 7. Pytanie z chemii, symbol złota. AG. Nie, co ja gadam? Złoto. HG. Nie, to jest... Tam było srebro, a tutaj HG to jest RTS. UA. AU, AU. AU, brawo, brawo. No bo tamten źle podpowiada, no. UA, AU. Pytanie z głosu. Druga, najważniejsza osoba w Polsce to? Premier. Pani... Marszałek Sejmu. Brawo, Marszałek Sejmu. A ty nie podpowiadaj. Niczo, ten głąb by wiedział, na pewno. Popularna gra liczbowa wywodząca się z Japonii, to? Moja dziewczyna w to gra. To się w kratkę liczby. Sudoku! Brawo! Książeczka dla Natalii. Najdłuższa lądowa granica Polski. Z geografii pytanie. Z kim? Z... Niemcami. Nie, z... Słowa... Nie, z Austrią. O, z Austrią granicę! Super! Ciekawi, Ciekawi, dobrze. Jak nazywamy sztukę pięknego pisania? Poezja. Nie? Poezja. Chodzi o czynność fizyczną. Pisanie jako czynność fizyczna, takie piękne. Kaligrafia. Pisanie. Brawo! Dla Mikołaja książeczka.
Pytanie z historii. W którym roku zakończyła się pierwsza wojna światowa? 1918. Brawo, Natalia. Proszę przegarnąć. Które miasto w Polsce ma ponad 100 mostów? Wrocław. Brawo. No, książek nam pomału brakuje. Dokładnie ma 111. I z czego otrzymujemy bursztyn? Z piasku i wody. Z piasku. Nie, ze szkła, wody. To musi być na... Szkła i piasku. Na plaży się uzyskuje. No tak, się szuka bursztyn. No to się znajduje w piasku. Czyli musi być, też... nie wiem, woda, kamień... Z uderzenia. Szkła rozsypuje się. Meteoryt. To jest skamieniała żywica drzew liściastych, iglastych, a czasami też liściastych. To mówiłem. No tak, jasne. Dobrze. A czy w Polsce występuje jantar? Nie. Tak. Dobrze, Natalia, co to jest jantar? Nie wiem. Na nazwa bursztynu. Dla Mikołaja książeczka. Taki hotel jantar. Co to jest perpetuum mobile? To po łacińsku jest? Dokładnie. Mobile. Telefon komórkowy. Mobilny. Telefon mobilny. Dobra. Mobilna władza. Perpetuum mobile. To jest Zaku? Takie, że to jest tak jakby on się sam się napędza, jakiś mechanizm i to dostarcza prąd do jakiegoś urządzenia. Urządzenie, które działa samo z siebie i nie potrzebuje energii, żeby działało. Działa bez końca, ale to jest wytwór wyobraźni, bo jeszcze nie wynaleziono takiego urządzenia, które bez dostarczania energii z zewnątrz by się nie zatrzymywało, działało cały czas. Stolica Australii, z geografii pytanie. Melbourne? Sydney. Nie. Melbourne. No i za kary oboje dostają po książeczce, bo to było na geografii. Canberra! Naprawdę? Kurde. A mi powiem, takie cienkie dajesz. Kim był? Ja jeszcze nie miałam Australii. To nie. Taco Hemingway. Czemu on dostaje takie cienkie książki? Kim dla Taco Hemingwaya był Ernest Hemingway? Ojcem, bratem, kuzynem, wujkiem, dziadkiem. Bratem. Nikim. Inspiracją do ksywki. Pytanie z biologii, proszę bardzo. Natalia na biochemię. No. To teraz będzie wstyd. Ile łokci ma pies? Pies nie ma łokci. Ma dwa. Brawo, ma dwa. Jest sakiem i ma dwa łokcie. Dla Natalii książeczka. Coraz grubsze. Skąd otrzymujemy rodzynki? Z winogron. To są suszone winogron. Brawo, dla Mikołaja książeczka. Solidarność. O co w tym zdaniu może przyczepić się polonista? Jasiu, weź dużą kartkę papieru i zawiń w nią bochenek chleba. Jak kartkę może zawinąć w bochenek chleba? Bo Jasiu kartkę. Nie ma przecinek. Jeszcze raz, powtórka. Jasiu, weź dużą kartkę papieru i zawiń w nią bochenek chleba. Nie mówi się bochenek? Co się mówi bochenek? Mówi się. No, ja z polskiego miałem tylko 69%. No ja miałem 88%. To jest przykład tautologii, czyli masła maślanego. Kartka może być tylko papieru, nie ma kartki czegokolwiek innego, tylko papieru. A bochenek może być tylko chleba. Nie ma bochenka czegokolwiek innego. Nie wymyśliłbym. Dobra. Pytanie z chemii. Jaki symbol ma brąz? Nie ma symbolu brązu. Bo? Bo to jest... Bo to nie jest pierwiastek. Bo to jest... nie jest pierwiastek. Dobrze. No to dla mnie. Natalia była pierwsza, tak. Bo brąz jest stopem. No to... Data, w sensie rok. Trzeciego rozbioru Polski. Jaki wstyd. Boże. Trzeci rozbiór Polski. Trzeci rozbiór Polski. No to musi być 1900... 1700. 1700, dobrze. 95. Brawo. Poszedł Królów Polski i wtedy kończy swoją kadencję August Poniatowski. Ja nigdy nie byłam. Ile, pytanie w sumie z geografii i z historii. Ile lat ma Ziemia? Kto będzie bliżej, ten wygrywa. Około. 9 miliardów. 2 miliardy. 4,5. To ja byłem bliżej. To Mikołaj był bliżej. Okej, no i liczymy. Marcel, pomóż w liczeniu. To już koniec pytań? Tak, liczymy. Zaczynamy. Już wygrałem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tam 12, 13. Brawo dla Mikołaja, który wygrał. Talon. Dobrze, talon. W nagrodę Mikołaj dostaje...
Merci. Merci. Oczywiście przekazuję kobiecie, bo to jest Dzień Kobiet, a ja nie jem słodyczy, bo chodzę na siłownię. Pięknie. Dziękuję bardzo za udział.